zmiennika pilotowa, to możemy działać. Tak. Powinien się tam strzelić, wiesz? Symulować. No, 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 żeby... Ale tak bym się robić... Żeby jeszcze co pieczy jest w środku. Tak. Pomalutku zrobimy krąg i pomału wypuszczam linę. Bierzemy nosze. No to dobra, czyli druga sekwencja jest podebranie z noszami za zamytu. Stąd się pinają ci dwaj na komin. Wracasz tutaj, siadasz, my na pokład siadamy. Jeszcze raz jeżdżamy w tłum i koniec. Słuchaj, może jeszcze 2 minuty możemy startować. Dokładność. Markamy, sikamy, strzamy bombę. Markamy, sikamy. Nie, nie, to raczej ten, nie?
tego typu działania w puszczym śródłowca to jest w tej chwili już standard. W grupie Beskidzkiej to jest kilkadziesiąt tego typu działań w ciągu roku. Wykorzystujemy ten śródłowiec nie tylko wtedy, kiedy on może normalnie przyziemić i wylądować na ziemi, kiedy możemy włożyć krzaczka pacjenta, ale właśnie z użyciem tych technik linowych jesteśmy w stanie tak naprawdę poszkodowanego zabrać z każdego miejsca, nawet z drzewa, z komina, z dachu, co mieliśmy możliwość właśnie oglądać. Tego typu techniki były wykorzystywane podczas klęsk, powodzi w 97 braci Łoży późniejszych, gdzie ratownicy górscy udzielali pomocy. Śmigłowca pozorowanego lotu ratowniczego śmigłowca, opuszczenie się na tak zwanym longline, przelot na tych linach. Jest to taka typowa jakby działalność ewakuacyjna z miejsca, gdzie nie może śmigłowiec wylądować. Nie wszystkie śmigłowce mają możliwości wylądowania w terenie przygodnym, w związku z tym wykorzystuje się tego typu możliwości, żeby po prostu ewakuować zagrożone osoby na linię, podejmuje się w miejsca bezpieczne, przepakowuje, nazwijmy to, do wnętrza śmigłowca i wtedy bezpiecznie można odlecieć. Dla pana. Tak myślałem. Z takimi jajami, że się nagada. No widzę, że jej się to podobało. Ahora que se ha curado el valor.
Obiecą, obiecą, na jopku myśl ekolickim. Obiecą, obiecą, na jopku myśl ekolickim. Oh,